Zdadzą oni sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. W jednym z muzeów na Jamajce wystawione są obok siebie dwa eksponaty. Spreparowana głowa rekina i plik starych papierów. W cudzysłowie są to świadkowie niezwykłej historii. W roku 1799 angielski statek złowił na Morzu Karaibskim dużego rekina. To właśnie w jego żołądku znaleziono owe papiery przewiązane rzemieniem. Pochodziły one ze statku o nazwie Nancy, a z ich treści wynikało, że ten statek przewoził towary pochodzące z przemytu. Papiery przekazano władzom na Jamajce. W tamtym czasie prowadzono właśnie proces przeciwko załodze tego statku o nazwie Nancy, ponieważ statek był podejrzany o transport szmuglowanych towarów podczas wojny pomiędzy Anglią a Francją. Załoga statku o nazwie Nancy wyrzuciła do morza zdradzające jej nieuczciwe machinacje dokumenty, natomiast inne dowody nie istniały. Można sobie wyobrazić, jakie było zdziwienie kapitana, kiedy nieoczekiwanie pisma, które były dowodami jego winy, ujrzały światło dzienne. Nadzieja kapitana, że dzięki zniszczeniu pisemnych dowodów jego wina nie wyjdzie na jaw i nie zostanie ukarany, została zawiedziona, okazała się złudna. Jeżeli więc w ten sposób nie uda się usunąć winy w sprawach tego świata, to co dopiero, jeśli chodzi o nasze winy wobec Boga? W Księdze Objawienia, w Apokalipsie, Bóg przemawia do nas obrazowo i mówi, że wszystkie nasze czyny zapisane są w Jego księgach i że będzie On sądził ludzi na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane, o czym czytać możemy w Apokalipsie, w Objawieniu, 20 rozdział, 12 werset. Czy wszystkich ludzi? Jezus Chrystus jest dla nas szansą, aby uniknąć sądu i wiecznej kary. Zapewnia On o tym w słowach. Kto słucha słowa mojego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do życia. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 24 werset. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 18 werset. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży ciąży na nim. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 36 werset. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg, a życie to jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 11 do 13 wersetu.